Zaniedbane i niebezpieczne podwórko w centrum Legnicy od lat jest niechlubną wizytówką naszego miasta oraz zmorą dla mieszkańców bloków przy ulicy Piekarskiej. Pierwszą interwencję w tym temacie podjęliśmy już 5 lat temu. Bardzo narzekamy, bo i samochody, i ludzie, bo ciemno jest, nieoświetlone podwórko, to nogi łamią, zwichnięcia różne są i w ogóle, a to już trwa latami. Prezydent odpowiedział, pan Krzakowski, że miało być już to wiosną robione, w tamtym roku miało być robione, ale to jest gminy i oni tu absolutnie nic się do tego nie mieszają. Niestety od tego czasu niewiele się zmieniło, a zdesperowani mieszkańcy proszą ponownie o pomoc. Problemem jest nie tylko nieprzyjemna estetyka miejsca, brak placu zabaw dla dzieci czy choćby ławek. Dziurawe chodniki i brak oświetlenia stwarzają prawdziwe niebezpieczeństwo. Niektórzy lokatorzy połamali już sobie tutaj nogi. I chodniki nie są zrobione też. To można złamać sobie nogę. Już tu sąsiadka złamała 5 razy nogę i chodnik. Bo u niektórych to może zrobione, ale tu to i światła nie ma. Jakaś piaskownica jest, do której pieski, że tak powiem, w której załatwiają swoje potrzeby i tak dalej. No i jest niezagospodarowany. No dbałości nie widzę żadnej o to podwórko. Brak oświetlenia nocą. Jak tłumaczą mieszkańcy, ratusz od lat nie chce nic robić w tym temacie i proponuje składanie wniosków do legnickiego budżetu obywatelskiego, którym do tej pory nie udało im się wygrać. Byli tutaj, przez całe świta była wszystko, nawet prezydent przechodził, obiecał, że nam pomogą. No jak pomogą? Jeżeli to jest na zasadzie, że tego, gdyby oni chcieli sami, tak, to ja rozumiem. Jedyne, co się poprawiło, że zaczęli tutaj trochę sprzątać. Rozumie pan, że widzą, że... No bo przecież jak pani Szymańska weszła w gówno na przykład czy coś, bo tutaj było tragicznie. Ja często wyjeżdżam do Polkowic i tam naprawdę są piękne podwórka tak urządzone i z myślą o dzieciach i w ogóle. Także że to jest naprawdę, jak przyjeżdżam tutaj, to jest duża różnica. Stanowisko miasta w tej sprawie zostaje zagadką. Ratusz odmówi nam komentarza i pozostawia mieszkańców samych sobie.